rejestrujących obraz i dźwięk. Czy słychać mnie? Bardzo dobrze. I widać to. Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, minęła godzina 17. Otwieram 56. sesję Rady Powiatu Grodziskiego i witam bardzo serdecznie panią sekretarz powiatu Joannę Damaziak, panią skarbnik powiatu Ewę Szatkowską, panią radcę prawną Katarzynę Klonowską, panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzynę Dłuską, pana komendanta powiatowego policji w Grodzisku Mazowieckim Wojciecha Bogiela i koordynatora do spraw dostępności Marcina Wójcika z naszego starostwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również pana starostę razem z całym zarządem. Witam wszystkich radnych. No i witam oczywiście media. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Prezentacja wniosków sesji Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu. O zabranie głosu proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podczas komisji, która odbyła się w tym miesiącu, jak również jeżeli chodzi o poprzednią sesję, nie było spraw, które by wymagały wyjaśniania na dzisiejszym posiedzeniu. Także wszystkie pytania, które zapadły, były ustosunkowaliśmy się do nich na bieżąco. Także jeżeli chodzi o ten punkt, to właściwie nie mamy co informować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana starosty? Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie komendanta powiatowego policji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego za rok 2022. Bardzo proszę panie komendancie. Oddaję głos. Witam serdecznie państwa na sesji powiatu. Mam przyjemność przedstawienia stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego. Ogólnie mówiąc, uważam, że ten bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu grodziskiego zapewniamy w sposób właściwy. Wiadomo, można będzie jeszcze lepiej, ale uważam, że na tym poziomie i ta prezentacja, która za chwilę zostanie przeze mnie przedstawiona, będzie obrazowała naszą pracę, nasze wyniki. I to nie będzie tylko, że ja będę się chciał chwalić wynikami osiągniętymi przez podległych mi funkcjonariuszy, ale faktycznie na aktywność i efektywność tychże funkcjonariuszy. Pierwszy slajd przedstawia liczbę mieszkańców powiatu. Jest to blisko już 100 tysięcy osób. Zamieszkuje powiat grodziski, oczywiście zameldowanych. Mówimy o zameldowaniu, bo wiemy, że wiele, wiele osób mieszka i nie jest zameldowanych, ale zameldowanych osób jest blisko 100 tysięcy i podzielone są to na gminy, jak widać. Gmina Żabia Wola, Grodzisk, miasto i gmina Podkowa Leśna, miasto, miasto Milanówek, Jaktorów, Baranów, więc wchodzą w skład powiatu. Szanowni Państwo, pierwszy slajd, który pokazuje obraz, to jest zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Pan starosta uczestniczył w odprawie rocznej z komendantem stołecznym i tam były przekazywane informacje na temat stanów etatowych poszczególnych komend rejonowych, powiatowych i komendy stołecznej. I na tej odprawie mogłem się pochwalić najlepszym wskaźnikiem stanu etatowego, bo mamy tylko na koniec roku, zaznaczam, bo to jest za 2022 rok, prezentacja. Mieliśmy tylko jeden wolny wakat. To naprawdę w porównaniu do innych jednostek to jest sukces. Policjanci z różnych miejscowości, nie tylko powiatu grodziskiego, ale ościennych, chętnie chcą pracować w Grodzisku.
Więc ten slajd pokazuje, że stan etatowy jednostki 157. Chciałbym tutaj teraz zwrócić uwagę, że z 1 kwietnia ten stan etatowy się zmienił. Otrzymaliśmy 2 dodatkowe etaty, więc teraz od 1 kwietnia podległa mi jednostka liczy 159 etatów. I w dolnym lewym rogu jest taki zapis, on już nie jest aktualny, ale no niestety z nowym rokiem dużo osób podjęło decyzję o odejściu na emeryturę. I tak jak jest napisane, że 18 osób odeszło na emeryturę, faktycznie tych 18 funkcjonariuszy odeszło na emeryturę. Oprócz tego jeszcze doszły nam 4 osoby, które po prostu przeniosły się do innych jednostek poza garnizon stołeczny. Na dzień dzisiejszy ten stan wakatowy jednostki to jest 22 wakaty. Jest to spory, bo prawie 14%, ale jednostki w garnizonie mają o wiele, wiele większe problemy. My możemy się tu jeszcze pochwalić, że jeszcze te 14% to nie jest jeszcze taka tragedia. Nie widać jeszcze, że tych policjantów na ulicach wiosek naszych i miast jest mniej. Wręcz przeciwnie, podjąłem szereg inicjatyw, żeby policjanci byli widoczni. Były różne zmiany etatowe, zmiany osobowe w różnych komórkach, żeby faktycznie ci policjanci byli widoczni na ulicach i żeby to bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. To są priorytety Komendy Głównej. Szanowni Państwo, prewencja. Głównym zadaniem prewencji to jest dbanie o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu i nie tylko. Pozwoliłem sobie tutaj rozbić to na takie poszczególne kategorie. Czyli każdego dnia w 2022 roku grodziscy policjanci średnio pełnili 20 służb patrolowych i obchodowych, czyli patrolowych, czyli przemieszczali się z punktu, z miejsca zagrożonego do miejsca zagrożonego, z interwencji na interwencję, ze zdarzenia na zdarzenie oraz dzielnicowi, którzy w ramach swoich zadań przemieszczają się w tak zwanym obchodzie, spotykają się z mieszkańcami, słuchają ich problemów i dziennie 29 takich służb każdego dnia było pełnionych. Każdego dnia również 45 interwencji było przeprowadzonych przez podległych mi funkcjonariuszy. 63 osoby zostały wylegitymowane każdego dnia. 87 badań stanu trzeźwości podlegli funkcjonariusze przeprowadzali. I na końcu jest, że każdego dnia zatrzymywany był jeden sprawca przestępstwa. Te przestępstwa są różne w zależności od kategorii, czy to jest osoba poszukiwana, czy to jest sprawca czynu zabronionego, kradzieży, rozboju, włamania, to czy posiadania środków odurzających, więc każdego dnia podlegli mi funkcjonariusze przynajmniej jednego takiego złego człowieka zatrzymali i doprowadzili do komendy i później on został przedstawione mu zostały zarzuty. Następny slajd przedstawia ile tych służb 8-godzinnych podlegli mi funkcjonariusze przeprowadzili. To jest ponad 10 617 służb. Jest to więcej o 1500, więc to jest dużo. Czym to było spowodowane? Na pewno faktem, iż nie było tych wakatów. Wszyscy policjanci, którzy pełnili służbę, byli widoczni i to przekładało się na bezpieczeństwo. Jak później Państwo zobaczycie na slajdach, będzie to widoczne. Dalej, czas reakcji. Jesteśmy rozliczani z czasu reakcji, czyli jest zdarzenie i jesteśmy oceniani, w jakim czasie my na to zdarzenie docieramy. I są dwa rodzaje zdarzeń. Zdarzenia pilne, tam gdzie jest zagrożenie życia, zdrowia, gdzie jest zatrzymany sprawca na gorącym uczyńsku lub może dojść do czynu zabronionego. Taki czas reakcji podlegli funkcjonariusze w Grodzisku uzyskali 7 minut 48, a zakładany jest blisko 10 minut, więc prawie ponad 2 minuty ten czas jest lepszy niż zakładany. Czas zwykły, czyli na zwykłe interwencje, jest ten czas reakcji 15 minut, nie jest on określony, ale i tak jest to bardzo wysoki
podług innych jednostek w garnizonie. Przeprowadziliśmy ponad 16,5 tysiąca interwencji. Szanowni Państwo, kolejny slajd przedstawia wykroczenia, jakie zostały ujawnione podczas pełnienia służby przez policjantów lub zgłoszone do komendy powiatowej czy podległych komisariatów posterunków. Takich spraw zarejestrowanych mieliśmy ponad 3 tysiące. Ja chciałbym powiedzieć, tylko to są o wykroczenia, nie przestępstwa, tylko wykroczenia. Z powodu niewykrycia sprawcy zakończyliśmy 976 takich spraw. Ukaranie, wniosek o ukaranie, czyli do sądu 960 w 2022, mandatów karnych 531 i pouczeń 120. Więc można powiedzieć, że to jest na podobnym poziomie, te wyniki się układają. Liczba osób zatrzymanych na gorącym uczynku. Tak jak powiedziałem, że każdego dnia przynajmniej jedna osoba była zatrzymana. Mamy 365 dni, tu jest 481, czyli były takie dni, że tych zatrzymanych było więcej niż jeden. Ale średnio gdzieś tam ta liczba oscylowała o jedną osobę. Więc 481 osób zatrzymaliśmy w 2022 roku, czyli to jest na podobnym poziomie jak 2021. Szanowni Państwo, przemoc w rodzinie też. Na naszym terenie takie zdarzenia mają miejsca. Policjanci, będąc na interwencji, sporządzają niebieskie karty. Ustaliliśmy 71 osób, które dotknięte zostały przemocą. Liczba sprawców przemocy 65 i w tym 41 osób nietrzeźwych trzeba było odizolować, żeby nie doszło do tragedii. Następny slajd pokazuje, to jest coś nowego, bo faktycznie dopiero wchodzi, czy wchodziło w 2021 roku i ta liczba taka była tylko 2 i w 2020 roku już policjanci byli, mając już przepisy prawne, mogli stosować nakaz opuszczania, zbliżania się sprawcy przemocy w rodzinie. Wiemy, że policjanci, jadąc na interwencję, niejednokrotnie są świadkami takiego zdarzenia i w tym 2022 roku podejmowali decyzje. Wiemy, że to są bardzo trudne decyzje, kogoś wyrzucić z domu, ale podjęli takie decyzje w 14 takich przypadkach, że natychmiastowy nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania sprawcy tej przemocy domowej. Policjanci w Grodzisku nie tylko pełnią służbę na naszym terenie, na naszym powiecie, ale również dokonują szeregu zabezpieczeń w całym garnizonie stołecznym. Głównie to chodzi o miasto Warszawa, gdzie jest tam bardzo, bardzo dużo przedsięwzięć, czy imprez masowych, czy zgromadzeń, czy wizyt, gdzie generowane są duże siły i środki, więc nasi policjanci również biorą udział w tychże zabezpieczeniach. W 2022 roku było ich aż 23 mniej niż w 2021. Szanowni Państwo, przestępczość nieletnich. Też na naszym terenie odnotowujemy czyny nieletnie. Jak widzimy, okres pandemii, te dwa lata, 2020-2021, gdzieś tam utrzymywał się na podobnym poziomie. Ten czas na pewno odbił się, jak widzimy, niekorzystnie na dane statystyczne, jakie prowadzimy, czyli ta demoralizacja i czyny karane, no niestety wzrosły. To wzrosły, jak widzimy, dosyć znacznie. Więc też prowadzimy tutaj szereg działań mających dotrzeć do tych osób nieletnich, różnego rodzaju programy. Będzie później na końcu tej prezentacji będą liczby pokazane, co robimy, żeby dotrzeć do tych osób nieletnich, wskazać im właściwy kierunek. Tu jest pokazane i rozpisane w kwestii sprawców nieletnich i czyny nieletnie, czyli czyny przestępcze, już bardziej nie demoralizacja, tylko czyny przestępcze. I tutaj tych spraw jest troszeczkę mniej. Kierujemy wnioski do sądów, gdzieś tam te wnioski są rozpatrywane pozytywnie bądź negatywnie. Większość jest ich odrzucanych negatywnie, ale jednak te zdarzenia mają miejsce na terenie powiatu grodziskiego.
ruch drogowy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym też jest bardzo ważną kwestią na terenie powiatu. Liczba tutaj wypadków drogowych na takim samym poziomie, czyli 32 zdarzenia drogowe, wypadki drogowe, czyli chciałbym tu powiedzieć o osobach rannych wtedy i potrzebna hospitalizacja, przewiezienie do szpitala bądź innej placówki medycznej, to do takich zdarzeń było 32, czyli wypadków. Kolizji drogowych troszeczkę mniej niż w roku 2021, ale jednak 1184 takie zdarzenia były odnotowane na terenie powiatu grodziskiego. Ofiary śmiertelne. 4 osoby, można powiedzieć, że jest mniej, ale jednak to są 4 osoby nadal, które zginęły na tych naszych drogach. Jest to dramat rodziny, bliskich, bo nie ukrywamy, że takie są sytuacje bardzo traumatyczne, nie tylko dla osób bardzo bliskich, ale policjanci, którzy też jadą na to zdarzenie, wykonują szereg czynności i to niekorzystnie może wpływać na psychikę osób, czy bliskich, czy nawet i policjantów. Więc nadal jest to spadek, jest to najmniejsza liczba ofiar śmiertelnych w tamtym roku od 2018 roku, ale jednak powtarzam, 4 osoby gdzieś na tej drodze zginęły, nie dojechały do domu i to jest tragedia ludzka. Szanowni Państwo, następny slajd przedstawia liczbę zdarzeń drogowych, czyli osoby ranne. 33 osoby zostały ranne w 2022 roku. Kontrole pojazdów. Przeprowadziliśmy 16,5 tysięcy kontrole pojazdów, więcej niż w 2021. Dalej, kontrole trzeźwości. Też więcej dokonaliśmy tych kontroli, bo ponad 30 tysięcy, blisko 31. Nietrzeźwych kierujących, można powiedzieć, że od 2020 roku utrzymuje się na podobnym poziomie, oczywiście tych, których ujawniliśmy, bo wiemy, ile osób mogło gdzieś w jakiś sposób przejechać, niezauważalne. Ale 137 osób wyeliminowaliśmy z drogi, którzy to są potencjalni sprawcy zdarzeń drogowych. Szanowni Państwo, zatrzymane prawo jazdy. Ponad 265 praw jazdy zatrzymaliśmy, różne to prawo. Były zatrzymania, powody, czy to nietrzeźwość, czy to przekroczenie prędkości, więc ponad 265 takich zatrzymanych praw jazdy. Dowody rejestracyjne, ponad 1000 dowodów rejestracyjnych zatrzymaliśmy też z uwagi na stan techniczny pojazdów, brak badań, więc tych powodów zatrzymania było wiele. Wnioski skierowane do sądów. Ponad 600, blisko 700 wniosków takich zostało skierowanych, gdy kierowca odmówił przyjęcia mandatu. Mandaty karne. Ponad 9 tysięcy takich mandatów policjanci Komendy Powiatowej w Grodzisku wystawili, więc też ta liczba jest duża. Pion kryminalny. Teraz proszę Państwa, najbardziej to jest uciążliwe, dotkliwe dla każdego z nas. Przestępstwa ogólne. To jest szereg przestępstw, które wchodzi w tą kategorię. To są nietrzeźwi kierujący, są to środki odurzające, to są alimentacja i szereg innych przestępstw, które wchodzą w te przestępstwa ogólne. I w 2022 roku odnotowaliśmy blisko 2000 takich przestępstw ogólnych. Wykrywalność jest na poziomie 70%. Jest to bardzo wysoka, wyższa niż w 2021 roku. To cieszy, bo podobna liczba zdarzeń, a wykrywalność jest znacznie, znacznie lepsza. Z boku, jak widzicie Państwo, Komenda Stołeczna, średnio ten wskaźnik wykrywalności jest 54, czyli ci nasi policjanci pracują bardzo efektywnie. Jeśli dochodzi do zdarzeń, starają się po pierwsze dotrzeć, ujawnić sprawcę i go rozliczyć. Przestępczość kryminalna. Tu już jest przestępczość kryminalna, czyli tak zwane 7 kategorii, gdzie wchodzą zdarzenia takie bardzo, bardzo poważne. Uszkodzenie, bójka, rozboje, włamania. I w 2022 roku takich zdarzeń odnotowaliśmy 1121. I też wykrywalność jest wyższa niż w
2021, bo osiągnęła 61,8%. A do czego mówię? Bo policjantów nie było więcej, taka sama liczba funkcjonariusza prowadziła te postępowania, a efektywność jest znacznie wyższa i to cieszy, że ta nasza skuteczność wzrasta. Następna kwestia i slajd to 7 kategorii przestępstw. Też w 2022 roku ta wykrywalność jest prawie 5% wyższa niż w 2021 roku. To jest naprawdę bardzo wysoki poziom, gdy Komenda Stołeczna uzyskała ten wskaźnik 28,8%, więc naprawdę mamy się czym pochwalić tą naszą skutecznością. Kolejny slajd. Kradzież cudzej rzeczy. To już rozpisane jest na konkretne zdarzenia w 7 kategoriach. Wzrost przy podobnej skali zdarzeń. Wykrywalność jest znacznie lepsza, bo osiągnęła 43,6. Włamania 38,9 też jest delikatnie 5, 6%, 0,6% więcej, ale mówię, jest ta tendencja wzrostowa. Kolejny, uszkodzenie rzeczy, ponad 50% wykrywalności, 67 takich zdarzeń było. Kradzież samochodu, bolączka całego garnizonu stołecznego, gdzie ta wykrywalność w garnizonie jest bardzo słaba. My uzyskaliśmy 23,5%, to była najwyższa w garnizonie stołecznym, więc 13 pojazdów nam odjechało bez właściciela, bez zgody właściciela. To są małe liczby w porównaniu do komend rejonowych, gdzie tam jest 1000-3200, bo tam są duże aglomeracje, ale jednak gdzieś te pojazdy z naszego terenu też odjeżdżają, nie mając zgody właściciela. Uszczerbek na zdrowiu. 100% wykrywalność, 9 takich przypadków i wszystkie zostały wykryte. Bójka, pobicie, również 100% wykrywalność. Rozboje, 100% też wykrywalność, czyli 8 było takich zdarzeń, wszystkie zostały wykryte, rozliczone osoby. Kolejny slajd, przestępczość gospodarcza. Coraz więcej takich zdarzeń jest gospodarczych, czyli tak zwanych przestępstw gospodarczych, niewidzianych przez zwykłego obywatela, gdzieś tam za biurka, za komputera. Sami wiemy, słuchamy te oszustwa i inne kwestie związane z tą przestępczością rozlewają się, że tak brzydko powiem, na naszym terenie również, ale mówię, słyszymy w całym garnizonie, że te zdarzenia przestępstwa gospodarcze odnotowane są w większej skali, więc my takich zdarzeń w 2022 roku odnotowaliśmy 393 i przy wykrywalności blisko 59%. Kolejny slajd to przestępczość narkotykowa. Również na naszym terenie, żeby nie było tak, że jest to fajnie, pięknie i nic się tu nie dzieje. Na naszym terenie ujawniamy osoby, które też posiadają środki dużujące. Są to większej ilości, mniejszej ilości, więc takich zdarzeń odnotowaliśmy 156 i wszystkie osoby zostały zatrzymane i rozliczone. Później, o właśnie, tu jest na przykład slajd, który pokazuje naszą efektywność, że na autostradzie w tamtym roku zatrzymaliśmy pojazd, gdzie przewoził ponad 100 kg marihuany. To jaka to jest skala, jaka to jest liczba i dzięki naszym policjantom te środki nie zostały wdrożone, nie weszły do obrotu i uratowały zapewne niejednej osobie życie. Drugą taką sprawą, którą prowadziliśmy i to bardzo medialnie zostało nagłośnione, tak zwane przestępstwo na kolec. Obserwują przestępcy osobę, czy podjeżdżającą do banku, czy do innego, czy do bankomatu, pobierające duże kwoty, obserwują, później gdzieś tam przekuwają oponę i jadą za osobą i przy wyjściu gdzieś tam później dochodzi do kradzieży tych pieniążków, które osoba pobrała. Też nam się udało zatrzymać Gruzinów na naszym terenie. Policjant na dniu wolnym
będąc właśnie przy centrum handlowym, zauważył jakieś takich podejrzane osoby, zainteresował się nimi i gdzieś tam później jechał za nimi i faktem udaremnił, zadzwonił później po kolegów i oni przyjechali i zatrzymali na gorącym uczynku sprawców tego czynu. Profilaktyka. Nie tylko jesteśmy widoczni na ulicy, ale również docieramy do szeregu osób, dzieci, szkół. I w 2022 roku przeprowadziliśmy 135 spotkań edukacyjnych na terenie placówek oświatowych, gdzie wzięło ponad 3100 słuchaczy. Policjanci brali również udział w różnego rodzaju festynach, gdzie też pewne rzeczy związane z profilaktyką było omawiane. Między innymi w ramach, w tamtym roku wiemy, że 500 lat miasto Grodzisk obchodziło, więc też między innymi przyczyniliśmy się, czy braliśmy udział w tych obchodach i między innymi zorganizowaliśmy piknik, gdzie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, gdzie mogliśmy pokazać swoją pracę od kuchni. Szanowni Państwo, profilaktyka. Ten slajd pokazuje, że docieramy do szkół. Szkoły proszą nas o spotkania. Mamy możliwości, bo mamy jednego tylko profilaktyka, który faktycznie gdzieś tam może te spotkania przeprowadzać, ale staramy się, czy policjanci zespołu nieletnich również przeprowadzają różnego pogadanki, spotkania, nie tylko stricto policjant zajmujący się profilaktyką, ale jeśli szkoła, dyrektorzy zwracają się z prośbą o przeprowadzenie takich spotkań, nie odwracamy się, jedziemy i rozmawiamy na tematy, które są ważne dla szkół, dla osób, które w tym uczestniczą. I tak w Grodzisku było 40 takich spotkań, że blisko 900 uczestników wzięło w tym udział. W Milanówku 15 spotkań, 352 uczestników, w Żabiej Woli 28 spotkań, 560 uczestników, w Baranowie 14 spotkań, 258 uczestników, w Jaktorowie 36 spotkań, blisko 1000 uczestników, w Podkowie Leśnym 2 spotkania, 1110 uczestników. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo naszych dzieci i też przekazujemy im podstawowe informacje o bezpieczeństwie, jak korzystać bezpiecznie z naszych dróg. Też szkoły zwracają się z prośbą o przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Jeśli mamy takie zgłoszenie, oczywiście umawiamy się z dyrektorami, przeprowadzamy takie szkolenia, przeprowadzamy takie egzaminy i przeprowadziliśmy w tamtym roku 22 egzaminy, w których wzięło udział blisko 450 uczniów. Krajowa mapa zagrożenia. Od 2016 roku w całym kraju funkcjonuje tak zwana Krajowa mapa zagrożenia bezpieczeństwa, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać problemy ich nurtujące, czyli jakieś zagrożenia. Niejednokrotnie to jest źle interpretowane, bo zauważają, że coś niepokojącego się dzieje i wpisują to na tą Krajową mapę zagrożenia bezpieczeństwa jako interwencję, że tu i teraz mamy jechać i działać. Niestety nie jest tak, drodzy Państwo, bo na zgłoszenie i na ewentualne ruchy są dwa dni przez podległych mi funkcjonariuszy i tak to robimy. Więc niejednokrotnie te informacje, które są nanoszone, potwierdzają się. Kierujemy tam funkcjonariuszy. To głównie chodzi o... Następny slajd pokazuje, jakie to są zagrożenia. Jak widzimy, przekraczanie prędkości, niewłaściwe parkowanie. To są główne i największe bolączki mieszkańców, na które zwracają uwagę. Oczywiście my jedziemy, potwierdzamy bądź nie potwierdzamy. Wyeliminowaliśmy blisko 919 takich zdarzeń, więc to też jest dla nas bardzo istotne i ważne, że mieszkańcy są zaangażowani, informują nas o tych nieprawidłowościach, niewłaściwościach, zagrożeniach i my słuchamy i później staramy się tutaj szybko reagować. Szanowni Państwo, ten slajd pokazuje, że
Policja zapewne jest dobrze odbierana przez samorządy, bo na pewno nie byłoby tego slajdu i faktycznie dofinansowania, gdybyśmy może niewłaściwie realizowali swoje zadania. Blisko 800 tysięcy złotych w tamtym roku samorządy przekazały na pomoc czy dofinansowanie policji. Były to służby ponadnormatywne, były to zakupy pojazdów, więc te środki, które przekazały samorządy gminy, zostały w pełni wykorzystane. Dzisiaj, jak pan przewodniczący sam wie, odebrany został radiowóz nowy w Jaktorowie, drugi będzie odebrany czy przekazany 10 maja w Żabiej Woli, więc to są dwa radiowozy, które były przekazane czy dofinansowane od samorządów. Tu dziękuję też również, bo w tamtym roku dofinansowanie otrzymaliśmy od starostwa i ten samochód też już jeździ, bo w tamtym roku otrzymaliśmy go i bardzo dziękuję za tą akceptację waszą, bo wiadomo, radni akceptują czy przyznać te środki finansowe policji, czy nie, czy właściwie oni je wykorzystują, czy nie, widać właściwie, bo te środki w tym roku też są duże i za to serdecznie dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo panu komendantowi. Czy są pytania w tym punkcie do pana komendanta? Bardzo proszę, pani Maria Gałecka-Wolska. Ja chciałam dwie kwestie zapytać. Pierwsza to jest, czy państwo analizowali mapę zdarzeń wypadków samochodowych ze skutkiem śmiertelnym w naszym powiecie, jak również obrażeń ciała? No wiadomo, że nam by taka mapa się przydała. Być może no, coś się dzieje na naszych drogach powiatowych, czy przy nich. A drugie pytanie to jest, jakie pan widzi powody tej zwiększonej skuteczności pracy policji na naszym terenie? Czy to jest zarządzanie, czy no, jakie są powody, co się dzieje, dlaczego tak się stało i co możemy zrobić jeszcze? Bo tam trochę jeszcze pracy jest, pomimo że jest bardzo ładnie. Dziękuję. Dziękuję za te dwa pytania. Więc tak, skutki śmiertelne, tak jak powiedziałem, były cztery takie zdarzenia. One są rozrzucone po całym powiecie. Nie ma tak, że jest jedno skrzyżowanie niebezpieczne, gdzie dochodzi do zdarzeń. My to, szanowni państwo, po każdym zdarzeniu śmiertelnym zbiera się komisja. Ustalamy, sprawdzamy, badamy powody, wyciągamy wnioski, przekazujemy to dalej do realizacji, czy do starostwa, czy do zarządu dróg, w zależności od zarządcy terenu. I każdy taki przypadek, zaznaczam, jest monitorowany i wnikliwie sprawdzany, co było powodem. Te powody są różne. Przekroczenie prędkości, brawura, czasami, brzydko powiem, głupota kierującego, bo jedzie pod wpływem alkoholu i doprowadza do zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Więc naprawdę całe szczęście, że tylko cztery takie zdarzenia, ale ja, jak wspomniałem, to i tak jest cztery osoby, które nie powróciły do domu. Jest tragedia rodzin. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie w kwestii tej skuteczności, poprawy. Na pewno, jeśli jest właściwe zarządzanie, gdzieś ta kontrola, motywowanie funkcjonariuszy do aktywności, efektywności, to są takie efekty. Na pewno nie byłoby to, gdyby nie zaangażowanie funkcjonariuszy. Na pewno przykładają się bardzo do czynności, które wykonują. I to jest kluczowa sprawa. Wnikliwie badają, docierają do różnych świadków, docierają do różnych metod, sposobów, aby ustalić i rozliczyć dane zdarzenie. Czy to jest zdarzenie kryminalne, czy drogowe, czy to wykroczenia, bo należy je rozgraniczyć, podzielić. Więc mówię, na pewno to zaangażowanie ze strony funkcjonariuszy jest wysokie,
Motywujemy ich różnymi sposobami. Również motywacja to najlepiej widać, jak funkcjonariusz otrzyma jakieś dodatkowe środki finansowe, więc też takie środki, które państwo przeznaczacie na te dofinansowanie, też to jest przekazywane między innymi funkcjonariuszom za bardzo dobrą ich ciężką, ponad przeciętną pracę, bo wiemy, że ten czas pracy jest liczony, ale niejednokrotnie wielu policjantów nie liczy tego czasu. Jeśli widzi jakieś światełko, że jest możliwość zakończenia jej w sposób właściwy, pozytywny, ustalenia sprawców i go ukarania, to dokłada wszelkich starań, żeby tak to przebiegało. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Dąbrowski. Ja mam dwa pytania, panie komendancie. Komenda Główna Policji ostatnio podała, że na terenie kraju cały przybywa zamachów samobójczych i jest to ponad 14 tysięcy. Chciałbym się zapytać, jak wygląda sytuacja na terenie naszego powiatu. I również w tej informacji medialnej był przekaz, że wzrasta te zamachy samobójcze wśród najmłodszej grupy naszych mieszkańców. Chyba bodajże tam się mówi do 18 roku życia, jeśli dobrze pamiętam. A drugie pytanie mam takie. Jak wygląda sytuacja z wykorzystaniem, z kradzieżą może tożsamości i wyłudzeniami środków pieniężnych, z wykorzystaniem portali społecznościowych, bo to też się już bodajże pojawia. I myślę, że to jest już w dużej skali. I jak wygląda sytuacja na terenie naszego powiatu? Dziękuję. Więc tak, pierwsze pytanie odnośnie samobójstw. Na naszym terenie też odnotowujemy takie przypadki. Nie jest ich dużo. Powody są różne. Więc tych prób samobójczych skutecznych odnotowujemy. Podam przykład, nawet w dniu wczorajszym takich interwencji związanych z zagrożeniem życia, zdrowia, gdzie była informacja o możliwości popełnienia samobójstwa, była aż 4. Był taki bardzo ciężki dzień w dniu wczorajszym, więc ale udało nam się zapobiec, na czas dojechać i doprowadzić te osoby do szpitala i udzielono im pomocy. Ale mówię, takie przypadki są. Nie powiem teraz, żeby nie wprowadził państwa w błąd, ile tych przypadków jest, ale odnotowujemy. Nie tylko wśród osób dorosłych, ale również wśród dzieci. Sami wiemy, że ta pandemia gdzieś niekorzystnie mogła wpłynąć. Mówię mogła, bo nie może, nie wszystkich to dotyczy. Mogła wpłynąć na stan naszych dzieci, więc też tam odnotowywane są takie sytuacje, że nasze dzieci, czy to w szkołach, wiemy, że czasami w szkołach są sytuacje, że dochodzi do samookaleczeń, na naszym powiecie również, więc są takie przypadki, ale najważniejsze, żeby sprawnie, szybko dojechać i zapobiec ewentualnej tej skutecznej próbie samobójczej. Drugie pytanie w kwestii było odnośnie tych portali społecznościowych. Tak, słyszymy, że takie zdarzenia istnieją, odnotowywane są. Czy u nas? My odnotowujemy takie zdarzenia wnuczek, policjant, administrator, kominiarz i inne takie rzeczy, ale na razie na takich stricto portalach, no ja nie mam takiej wiedzy. Może gdzieś tam jakieś incydentalne takie przypadki tutaj w powiecie były, ale nie będę się wypowiadał o Komendzie Głównej i terenie Polski, bo nie mam takiej wiedzy, więc nie chciałbym tutaj wprowadzać w błąd i tutaj przekazywać takich informacji. Czy jeszcze jakieś pytania do pana komendanta państwo macie? Nie widzę. W takim razie dziękuję bardzo panu komendantowi za sprawozdanie. Gratuluję jeszcze raz nowo oznakowanego radiowozu. Zupełnie inaczej wygląda niż stare radiowozy, także na pewno zobaczycie państwo różnicę.
I przechodzimy w takim razie, dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Informacja dotycząca wykonania zadań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatu Grodziskiego i jednostkach organizacyjnych w roku 2022. O zabranie głosu proszę pana Marcina Wójcika, koordynatora do spraw dostępności w starostwie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, obowiązek wykonywania zadań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynika z ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na jej podstawie zostały przeprowadzone audyty dostępności w starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych. Przeprowadzono audyty pod kątem dostępności architektonicznej oraz dostępności cyfrowej stron internetowych. Na podstawie tych audytów wysunięto wnioski i napisano program naprawczy, rozpisany na kilka lat. Wszystkie zalecenia przewidziane na rok 2022 zostały zrealizowane. Z tych audytów były też sporządzone był stworzony raport dla wojewody oraz zostały wnioski wpisane na stronę BIP-u. Każdy mieszkaniec ma możliwość złożenia do jednostki wniosku o zapewnienie dostępności. I w ubiegłym roku ani do starostwa, ani do jednostek podległych nie wpłynął żaden wniosek o zapewnienie dostępności. Z nowości, które mógłbym Państwu przedstawić za rok 2022, jest to wprowadzona usługa tłumacza języka migowego online. Polega to na tym, że mieszkaniec głuchoniemy, przychodząc do urzędu, może skorzystać z tłumacza języka migowego. Mamy zakupione tablety. Po kliknięciu na link łączymy się w czasie rzeczywistym z tłumaczem i osoba głuchoniema tłumaczy, porozumiewa się z językiem migowym z tłumaczem, a tłumacz już porozumiewa się z urzędnikiem. Urządzenia są mobilne, także w każdej jednostce, w każdym wydziale starostwa można z tego skorzystać. Jest też taka możliwość, że osoba głuchoniema będąca w swoim miejscu zamieszkania klika na link na stronie internetowej i za pomocą właśnie strony internetowej może połączyć się z tłumaczem, a tłumacz łączy się z urzędem i też sprawa może zostać załatwiona. Film, który Państwo teraz oglądają, jest zamieszczony na stronie starostwa. Mieszkańcy mogą też z tą informacją zapoznać się na stronie. Dokończymy ten film. Jest to wygodne rozwiązanie stosowane w różnych urzędach, instytucjach. Myślę, że może to dobrze pomóc osobom głuchoniemym w wyjściu do społeczeństwa oraz załatwiania spraw skutecznie tutaj w starostwie. Tak. Tak. Nie, to jest z Polskiego Związku Głuchych. Pragnę też dodać, że mamy urzędnika, który zna język migowy. Jeżeli ktoś chciałby na żywo spotkać się z urzędnikiem, tak, i żeby sprawa została załatwiona na żywo, jest też taka możliwość. Dwutorowo, na żywo albo online. Jest on i na dalekiej, tutaj w 11A oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii na Żyrardowskiej. Wychodzimy naprzeciw tutaj mieszkańcom.
W urzędzie mamy też zamontowane pętle indukcyjne, stanowiskowe w kasach oraz przenośne. Też ta pętla indukcyjna służy poprawie słyszenia dla osób słabosłyszących, noszących aparaty słuchowe. Urządzenie jest automatycznie wzmacnia sygnał głosu, moc głosu dla osoby słabosłyszącej. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo panu Marcinowi. Czy są pytania do pana Marcina? Bardzo proszę, pani radna Grabowska, później pan radny Dąbrowski. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o zasadę dostępności, to chciałam powiedzieć, że wielokrotnie na naszych posiedzeniach radnych starostwa powiatowego, jak również na sesji, zgłaszana była sprawa niesprawnego dźwigu, windy potocznie nazwanej, na dworcu PKP. Jest to właśnie niewypełnianie obowiązku dostępności dla mieszkańców. Jest to bardzo trudne. Nie wiem, czy dzisiaj ta winda działa, czy nie działa, ale jeżeli to nie działa, to bardzo proszę o przyjęcie mojej wypowiedzi jako zgłoszenia sprawy do załatwienia. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Od kilku miesięcy ta winda działa. Raz na miesiąc jeżdżę osobiście, sprawdzam sobie wszystkie trzy. W tym tygodniu byłem, w dniu wczorajszym, przed południem, wszystkie trzy działały. Także myślę, że tutaj PKP już problem rozwiązało. Pani sekretarz jeszcze. Bardzo proszę, pan radny Dąbrowski, później pani Zacny. Ja mam takie pytanie. W jaki sposób planowany jest albo już jest rozwiązany dostęp do osób dla niepełnosprawnych u inspektora nadzoru budowlanego? On się w tym roku przemieścił do nowego budynku na ulicy Kościuszki. Jakie są rozwiązania tam zaplanowane, czy są planowane? Bo jest jednak utrudniony dostęp dla tych osób. Dziękuję. Owszem, jest to, urząd znajduje się na pierwszym piętrze. Jednakże powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zajmuje się tym urzędem. Tak? Także w tej kwestii nie mogę panu udzielić odpowiedzi. Bardzo proszę, pani Małgorzata Zacny. Ja mam pytanie odnośnie tych wind. Czy zostało naprawione, usprawnione? Ponieważ tam największy problem, przynajmniej wtedy, kiedy my żeśmy zgłaszali, to był taki, że jak się wsiada do windy, to ma się pamięć mięśniową, że się naciska guzik i winda jedzie. Natomiast te windy na dworcu trzeba cały czas ten przycisk trzymać. Czy to zostało zmienione, czy nadal tak jest, że trzeba trzymać? Tak, są dwa rodzaje dźwig osobowych. Takie właśnie typowe, że naciskamy i winda jedzie oraz takie, jakie są na dworcu i one nadal wymagają trzymania cały czas palcem na windzie, tak, na przycisku. Jeszcze można, a nie można tego zmienić? Bo przez to ludzie robią takie błędy, wsiadając do tej windy i ona się później między tak piętrami, powiedzmy, zatrzymuje i jest problem. Mamy z dziećmi, do nas się zgłaszały, że właśnie taka sytuacja była. Czy jest możliwość wpłynięcia na zmianę tego? Możemy oczywiście tutaj do PKP pisać, jednakże to wymagałoby już zmiany całego dźwigu osobowego. Także czy na to PKP pójdzie, trudno powiedzieć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pani sekretarz. Proszę państwa, te jednostki, które nie mają takiej dostępności jak my, a więc winda do poziomu zero i te inne udogodnienia, których pan inspektor główny specjalista mówił,
To wtedy, jeśli takich nie ma udogodnień, to wtedy pracownik schodzi na poziom zero i udziela wszystkich informacji. Tak jest w przypadku inspektora nadzoru, czy też innych jednostek. Natomiast ja chciałam ze względów czysto formalnych zwrócić Państwu uwagę, że Pan zajmuje się dostępnością w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. Takimi jednostkami, chociaż należą do administracji zespolonej w powiecie, nie należy policja, straż pożarna, inspektor nadzoru czy inspekcja weterynaryjna. I na pewno kwestie związane z windą na stacji PKP również nie są w gestii pana inspektora. Dziękuję bardzo pani sekretarz za to przypomnienie. Czy jeszcze są jakieś pytania do pana koordynatora? Nie widzę. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję panu Marcinowi. Proszę państwa, przechodzimy do punktu szóstego, czyli części uchwałodawczej i podpunkt pierwszy. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie grodziskim za rok 2022. Proszę o ciszę. Bardzo proszę, oddaję głos pani dyrektor Katarzynie Dłuskiej. Witam państwa. Szanowni państwo, przedstawienie Radzie Powiatu oceny zasobów pomocy społecznej wynika z artykułu 16a ustawy o pomocy społecznej. Taką ocenę państwo corocznie do końca kwietnia mają przedstawioną. Natomiast nowość w tym roku polega na tym, że zaproponowaliśmy przyjęcie tej oceny w formie uchwały. Wynika to z zalecenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który odniósł się do zapisu statutu powiatu, zgodnie z którym w ocenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej ta ocena powinna być przyjmowana w formie uchwały. Przedstawiona ocena zawiera informacje o tym, co w powiecie funkcjonuje i jakie są tego koszty. Państwo jakby dokładnie o tym wiecie, bo miesiąc temu przedstawiałam Państwu sprawozdanie z działalności PCPR-u, w którym wszystkie informacje, które są tutaj zawarte, zostały wówczas przedstawione, natomiast ta ocena jest kierowana w systemie informatycznym do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który zbiera informacje ze wszystkich powiatów i gmin, bo to jest także narzędzie dla gmin, i przedstawia ją zbiorczo wojewodzie mazowieckiemu. Także jakby jeśli chodzi o informacje odnośnie infrastruktury, tego co mamy, no to państwo wiecie, mamy środowiskowy dom samopomocy, dwa domy pomocy społecznej, jedno mieszkanie chronione. Wspieramy osoby niepełnosprawne w ramach środków PFRON-owskich, jeśli chodzi o likwidację barier, turnusy rehabilitacyjne. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, zlecamy część zadań do prowadzenia organizacjom pozarządowym. Także jakby może są pytania, to odpowiem, bo tak jak mówię, no państwo dobrze znacie tą sytuację, którą mamy. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania do pani dyrektor? Wszyscy poznaliśmy ocenę, ale może jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę państwa, opinię komisji poproszę. Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie grodziskim za rok 2022. Proszę,
o naciśnięcie odpowiedniego guzika. Plus jestem za, zero wstrzymuję się i minus jestem przeciw. Wszyscy Państwo radni głosowali, przyjęliśmy uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor za obecność. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Proszę.
punktu 6, w podpunkcie 2 6 punktu w części uchwałodawczej i w podpunkcie 2 mamy określenie podjęcie uchwał w sprawach określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grodziskiego. I bardzo proszę o zreferowanie tematu panią sekretarz powiatu, panią Joannę Damaziak. Bardzo proszę. Proszę państwa, zgodnie z artykułem 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, Rada Powiatu określa w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów oraz samorządu zawodu farmaceuty. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców, jak również zapewnić dostępność do leków nie tylko w ciągu dnia, ale również w porze nocnej, niedzielę i święta. W związku z tym na dzisiejsze posiedzenie Rady została przygotowana uchwała w sprawie przyjęcia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Dokładna informacja na ten temat stanowi załącznik do projektu uchwały. Poprzednia uchwała była przyjęta w 2019 roku, a więc istnieje konieczność zaktualizowania tych informacji i podania ich do publicznej wiadomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani sekretarz. Czy są pytania do pani sekretarz w tym punkcie? Bardzo proszę, pan radny Dąbrowski. Przepraszam, ja takie mam pytanie. Czy faktycznie my mamy jakiś realny wpływ na te godziny pracy tych aptek i niedzielę i wolne święta? Czy to jest tylko dla nas pro forma? Bo z tego, co tak wnioskuję, to tak wygląda, że musimy klepnąć to, co nam przedłożono i nie mamy na to, tak czuję, wpływu. A nie ukrywam, że patrząc na drugą stronę załącznika, jest dużo aptek w Podkowie, Jaktorowie, Żabiej Woli i w Baranowie nieczynnych. Nie mówię o punktach aptecznych, tak? Bo to jest trochę inna funkcja, inna zasada punkty funkcjonowania. Punkty apteczne to jest inna kwestia. One prowadzą ograniczoną działalność, jeśli chodzi o sprzedaż leków, zwłaszcza w zakresie leków. Znaczy podoba mi się tutaj rozwiązanie jednej z aptek, która wprowadziła na przykład niedziele handlowe, że jest czynne. Proszę państwa, nie mamy możliwości oddziaływania na to, w jakich godzinach apteki pracują, bo jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i w tym zakresie apteki z tego prawa korzystają. Natomiast osoba, która na co dzień zajmuje się kwestiami związanymi z promocją zdrowia, rozmawiała z kierownikami aptek oraz właścicielami, negocjując optymalny czas pracy tychże aptek. Nie mając jednak wpływu na to, jak apteki pracują, są dwie apteki, które pracują całodobowo na terenie powiatu grodziskiego i one w mojej ocenie muszą i wystarczają. Nie mieliśmy ze strony mieszkańców żadnych informacji, żadnych zgłoszeń, z których by wynikało daleko idące niezadowolenie zabezpieczenia dostępności do leków w oparciu o te dwie całodobowe apteki. Myślę, że my wszyscy, jak tu siedzimy, już wiemy, że dwie apteki na Królewskiej i na Ząbka działają całodobowo i nie tracimy czasu jeżdżąc po innych aptekach, kierując się bezpośrednio do tych. Natomiast dojazd do tych aptek z każdej części naszego powiatu to jest zapewne nie dłużej niż 20-25 minut. Dziękuję. Zwłaszcza w godzinach nocnych i niedziela i święta, kiedy ten ruch samochodowy nie jest tak duży jak w dni codzienne. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani sekretarz? W tym punkcie nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia jest pozytywna. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego guzika. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Coś na niebiesko się wstrzymał. Rozumiem. Dobra, rozumiem. Wszyscy, tak?
Dziękuję bardzo. Przy dwóch wstrzymujących się podjęliśmy uchwałę. Proszę Państwa, przechodzimy do podpunktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej pod ulicę Dębową w Milanówku. O zreferowanie tematu bardzo proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku ujęte jest w planie budżetu powiatu na rok bieżący. W tej sprawie złożyliśmy wniosek do wojewody mazowieckiego o współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Na wniosek powiatowego zarządu dróg zarząd powiatu podjął czynności mające na celu pozyskanie części nieruchomości przylegającej do tej drogi w celu uporządkowania pasa drogowego i uzyskania właściwych parametrów zgodnych z rozporządzeniem. Chodzi o pozyskanie, proszę Państwa, 144 metrów kwadratowych gruntu. Pozyskanie tego gruntu da nam tak większe szanse na uzyskanie dofinansowania od wojewody mazowieckiego. Proszę Państwa, w stosunku do pierwotnie otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu, Państwo otrzymaliście w dniu wczorajszym albo dzisiaj, już nie wiem dokładnie, ale w każdym razie otrzymaliście Państwo skorygowany projekt uchwały. On w związku z tym, że sprawa była, tak powiem, załatwiana bardzo szybko i w takiej bezpośredniej współpracy z organem, który wydaje decyzję o podziale nieruchomości, czyli z burmistrzem Milanówka w tym przypadku. Na tą chwilę chcę poinformować, że decyzja podziałowa jest ostateczna, czyli nie będzie tu jakiejś przeszkody, aby tą sprawę sfinalizować, czyli pozyskać ten grunt na przestrzeni, myślę, kilku najbliższych tygodni. I brzmienie paragrafu pierwszego, proszę Państwa, byłoby w tej chwili następujące, czyli zgodne z tym, co Państwo otrzymaliście jako korektę tego projektu uchwały. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni 144 metrów 0,0144 hektara położonej przy ulicy Dębowej w Milanówku oznaczonej na mapie przyjętej do zasobu geodezyjno-kartograficznego za numerem P.140.52.023.16.06 z projektem podziału nieruchomości działki numer 1/7 z obrębu numer 00406-16 uregulowanej w Księdze Wieczystej KW numer WA1G łamane przez 3,0562/12/4 jako projektowana działka numer 1/15 o powierzchni 0,0144 hektara pod realizację celu publicznego przebudowy drogi powiatowej numer 1526W ulicy Dębowej w Milanówku. Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Szanownej Rady o wyrażenie zgody i podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przypominam, że jesteśmy w podpunkcie trzecim, nabycie nieruchomości gruntowej pod ulicę Dębową w Milanówku. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie odpowiedniego guzika. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw również. Wszyscy jesteśmy zgodni. Uchwała została jednogłośnie podjęta. Przechodzimy do podpunktu czwartego części uchwałodawczej zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu grodziskiego. O zabranie głosu proszę panią skarbnik Ewę Szatkowską. Szanowni Państwo, zmiany wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zmian w załącznika numer 1, jak również załącznika numer 2. Zmiany w załączniku numer 1 wynikają ze zmian dokonywanych w uchwale budżetowej. Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o 11 281 870 złotych 96 groszy, z czego dochody majątkowe zostają zwiększone o 10 800 000 złotych.
wydatki ogółem zwiększają się o 11 323 132,96 zł. Szczegółowe dane dotyczące zmian dokonywanych w wydatkach i dochodach zostały zaprezentowane w tabeli numer 1. Dochody ogółem wynoszą 184 088 183,99 zł. Wydatki ogółem 202 737 375,74 zł. W tym wydatki majątkowe 76 903 227,80 zł. Zmianie ulegają również przychody budżetu. Są one zwiększone o 41 262 zł i po zmianach wynoszą 20 249 191,75 zł. Dokładne dane dotyczące przychodów zostały zaprezentowane w tabeli numer 2. Zmiany dotyczące załącznika numer 2 są następujące. Dotyczą one następujących przedsięwzięć: mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Tu dokonano zmian limitu zobowiązań tego roku. Natomiast druga zmiana dotyczy remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego. I tu został zmieniony limit wydatków roku 2023 o 22 tysiące złotych, jak również limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe na wyżej wymienione zadanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu grodziskiego? Bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego guzika. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie jesteśmy za podjęciem uchwały. Przechodzimy do podpunktu 6, ale ja poproszę o odrobinę ciszy. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu 6, przepraszam, 5, zmiany uchwały budżetowej powiatu grodziskiego. Zmiany, tak, uchwały budżetowej powiatu grodziskiego na 2023 rok. I ponownie proszę o zabranie głosu panią skarbnik Ewę Szatkowską. Szanowni państwo, przedkładam państwu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Wymienię najistotniejsze zmiany. Po stronie dochodów są to następujące kwoty: 300 tysięcy złotych w drogach publicznych powiatowych, dotacja z gminy Brwinów na realizację inwestycji drogowej zgodnie z uchwałą z dnia 30 marca 2023 roku. 500 tysięcy złotych, również drogi publiczne powiatowe, dotacja ze środków budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 12 kwietnia bieżącego roku. Oprócz tych zmian po stronie dochodów są dotacje dotyczące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11 180 zł i 24 000 zł i dotacja z gminy Grodzisk Mazowiecki dla Zespołu Szkół Specjalnych w wysokości 15 000 zł. Po stronie wydatków zwiększenie, zostają wprowadzona dotacja w wysokości 300 tysięcy złotych z gminy Brwinów na budowę drogi powiatowej 1502, od drogi powiatowej 1501 do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą numer 1501 w miejscowości Książenice. Ta kwota również znajduje się po wydatkach zmniejszenie w związku z wprowadzeniem po stronie wydatków tej kwoty. Zmniejszone są środki własne na wyżej wymienione zadanie. Druga kwota po stronie wydatków zwiększenie to jest 1 090 000 zł w drogach publicznych powiatowych. Wydatki na zadanie przebudowa drogi powiatowej 1508 w miejscowości Chlebnia. Środki własne powiatu 590 tysięcy, dofinansowanie ze środków budżetu województwa mazowieckiego 500 tysięcy złotych. 1 800 000 zł drogi publiczne powiatowe, wydatki na realizację zadania remont drogi powiatowej 1526W w miejscowości Milanówek ulica Dębowa. 85 tysięcy złotych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, wpłata na Fundusz Wsparcia Straży z przeznaczeniem na zakup sprężarki do napełniania butli
Wprowadzone są dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jedna dotacja dotyczy środków na uposażenie strażaków 11 180 zł, 24 tysiące. Jest to zwiększenie również dla straży na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego. Oprócz tego 136 tysięcy złotych, zwiększenie wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu przebudowy kolektora ściekowego DN400 w związku z planowaną rozbudową budynku CKZ przy ulicy Żardowskiej z przeznaczeniem na branżowe centrum umiejętności. 126 762 zł w działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dwóch dodatkowych miejsc w placówce Inspiracja w związku z przyjęciem dzieci od miesiąca lutego bieżącego roku. Po stronie wydatku zmniejszenie, tak jak mówiłam na wstępie, 300 tysięcy złotych na zmniejszenie środków własnych na zadanie w miejscowości droga 1502 w miejscowości Książenice i 2 477 tysięcy zmniejszenie wydatków na zadanie przebudowa ulicy Dębowej w Milanówku w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na remont drogi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeszcze najistotniejszy zapis dotyczący uchwały. To jest zmiana paragrafu 2 ustęp 5 uchwały budżetowej, która otrzymuje następujące brzmienie. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 800 000 z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz w kwocie 800 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik w tym punkcie? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetowej. Opinia Komisji jest pozytywna. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, wstrzymał się lub jest przeciw, proszę o naciśnięcie odpowiedniego guzika. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni są za podjęciem uchwały. Przechodzimy, proszę państwa, do podpunktu 6. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu grodziskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. I ponownie o głos proszę panią skarbnik Ewę Szatkowską. Szanowni państwo, tak jak przy poprzedniej uchwale zacytowałam zapis dotyczący limitu zobowiązań. To już nie będę powtarzała tego zapisu. W każdym bądź razie, żeby uruchomić procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na usługę bankową związaną z zaciągnięciem kredytu, niezbędne jest podjęcie wyżej wymienionej uchwały, która wskazuje w uchwale przeznaczenie kredytu, formę zabezpieczenia spłaty kredytu oraz wskazanie okresu i spłaty tego kredytu. W paragrafie 1 został zapisany wysokość kredytu w wysokości 9 600 000 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kredyt będzie spłacany w latach 2026-2035 z dochodów własnych powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik w sprawie kredytu? Zaciągnięcia kredytu? Nie widzę. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetowej. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, wstrzymał się lub przeciw, proszę o naciśnięcie odpowiedniego guzika. Jedna osoba jeszcze nie głosowała. Dziękuję. Wszyscy jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 7. Informacja Zarządu Powiatu Grodziskiego. Podpunkt 1 o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Grodziskiego i 2 o pracy Zarządu Powiatu Grodziskiego. O zreferowanie punktów bardzo proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na sesji w dniu 30 marca było podjętych 10 uchwał. Natomiast mieliśmy jeszcze sesję w dniu 18 kwietnia. Wszystkie uchwały podjęte na obydwu sesjach zostały przekazane do nadzoru prawnego wojewody mazowieckiego oraz te dotyczące spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Na dzień dzisiejszy nie ma informacji, co by w stosunku do której z uchwał były podjęte czynności nadzorcze przez którykolwiek z tych dwóch organów. Jeżeli chodzi o pracę zarządu w okresie od sesji, czyli w kwietniu właściwie, to chciałbym powiedzieć o następujących sprawach. Pominę te, które trafiły na dzisiejsze posiedzenie Rady. Zacznę od spraw z zakresu oświaty, kultury i sportu oraz spraw społecznych. I tutaj Zarząd Powiatu Grodzickiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 imienia Józefa Generała Bema w Milanówku przy ulicy Wójtowskiej 3. Obecnie pełniący funkcję dyrektor będzie zgodnie z powierzeniem, jakie otrzymał do końca sierpnia, czyli od 1 września będzie nowy dyrektor, mam nadzieję, wyłoniony w drodze tej procedury konkursowej. W trzech przypadkach wyraziliśmy zgodę na indywidualne nauczanie młodzieży w naszych szkołach. Jedna osoba to klasa pierwsza technikum, druga osoba druga klasa technikum i trzecia osoba to liceum ogólnokształcące pierwsza klasa. Ponadto wyrażona była zgoda na organizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w roku bieżącym dla uczennicy klasy trzeciej liceum drugiej liceum ogólnokształcącego. Proszę Państwa, zakończyliśmy procedurę wyłaniania dyrektora Muzeum w Stawisku. Nowa pani dyrektor obejmie funkcję z dniem 1 czerwca i w tej sprawie została podjęta uchwała w sprawie powołania dyrektora. Dyrektorem została pani Agata Kościelna-Ratowska. W związku z tym, że kadencja obecnej pani dyrektor upływa 30 kwietnia, na przestrzeni maja będzie stanowisko dyrektora powierzone do pełnienia dotychczasowemu dyrektorowi. Proszę Państwa, Zarząd Powiatu Grodzickiego wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 3000 zł na organizację przez UKS Sparta turnieju półfinałowego w walce o pierwszą ligę piłki siatkowej mężczyzn. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jest szansa, znaczy nasza drużyna przeszła do kolejnego etapu, czyli będzie walczyła w finale. Kolejna sprawa to zgoda na dofinansowanie kwotą 5000 zł projektów realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Tu jest to wydarzenie pod hasłem Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna otwarta na potrzeby mieszkańców powiatu grodzickiego. I drugie działanie to działanie edukacyjne w zakresie szczepień ochronnych. Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami, proszę Państwa, wyraziliśmy zgodę na utwardzenie fragmentu naszej działki tutaj przy starostwie, przy parkingu. Wspólnota mieszkaniowa za naszą zgodą utwardzi dojście, czyli wykona swego rodzaju chodnik, ponieważ ma zgodę na parkowanie w okresie nocnym czy wieczornym pojazdów na naszym parkingu. Kolejna sprawa to zgoda na oddanie w najem miejsc postojowych na naszej posesji przy Żardowskiej 48. Jest to niejako usankcjonowanie stanu, który jest. Nie chcemy z tym póki co walczyć. Na okres 3 miesięcy wyraziliśmy zgodę za odpłatnością na parkowanie tam pojazdów. Podjęliśmy dwie uchwały dotyczące, czy związane z uchwałą Rady Powiatu o zgodzie na darowanie gminie Grodzisk Mazowiecki części działki przy ulicy Żwirki Wigury przy sanepidzie. Jedna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Druga natomiast dotyczyła podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w tym przypadku w drodze darowizny. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że parking, to co było ze strony gminy obiecane, właściwie jest już wykonane i ten, tak powiem, obszar między OSP a sanepidem jest, myślę, bardzo ładnie urządzony. Kolejna sprawa to uzgodnienie nabycia nieruchomości
Aha, to była sesja, to znaczy ulica Dębowa, to właściwie o tym mówiliśmy. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to wyrażenie zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół nr 2 imienia generała Józefa Bema. Chodzi o udostępnienie pomieszczeń dla firmy cateringowej współpracującej ze szkołą już od wielu lat. Proszę Państwa, pięć spraw dotyczyło pozyskania gruntów na przestrzeni kwietnia, analizowane przez zarząd. Dotyczyło pozyskania gruntów pod drogi powiatowe. Wśród tych pięciu spraw one znajdują się na różnych etapach, że tak powiem, załatwiania. Jedna to była uzgodnienie odszkodowania. Wycinki Osowskie, gmina Żabia Wola, 68 metrów kwadratowych. Potem propozycja przyjęcie do wiadomości decyzji, którą wydał starosta grodzicki w sprawie ustalenia odszkodowania, ponieważ tam się nie dogadaliśmy z właścicielem, czyli to jest Urszulin. Kolejna sprawa, wezwanie na rozprawę o ustalenie odszkodowania, również gmina Grodzisk i obręb Urszulin. I ostatnia, to, której chciałem powiedzieć, to ustalenie, przyjęcie do wiadomości zawiadomienia o prowadzonym przed starostą grodziskim postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość we wsi Budy Grzymek, 85 metrów kwadratowych. Proszę Państwa, z zakresu spraw finansowych przyjęliśmy informację przewidzianą w artykule 37 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. To jest, krótko mówiąc, informacja, jak przebiegały dochody i wydatki, realizacja dochodów i wydatków w pierwszym kwartale 2023 roku. Kolejna sprawa to uchwała zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów ze środków Funduszu Pomocy. Chodzi o środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy. Tu za każdym razem, kiedy wpływają te środki od wojewody, my korygujemy tą uchwałę pierwotnie przyjętą i to właściwie na każdej sesji o tym mówimy. Zarząd Powiatu podjął również uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej w zakresie, jakim ta kompetencja jemu przysługuje. I bardzo proszę panią skarbnik o szczegóły. Szanowni Państwo, uchwałą budżetową została zmianą uchwały dokonano zarządem. Wprowadzone zostały następujące zmiany. Wprowadzone zostały dochody w wysokości 38 415,20 zł. To są środki przeznaczone na pomoc dla Ukrainy, a konkretnie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z otrzymaną decyzją i zapotrzebowaniem. 141 912 zł również po dochodach to są środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Te środki zostały po stronie wydatków rozdysponowane dla poszczególnych jednostek oświatowych. 67 325,76 zł po stronie dochodów i wydatków została zwiększona dotacja dla ośrodka wsparcia zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego nr 24 z dnia 20 marca 2023 roku. Zostały również wprowadzone środki w wysokości 1427 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej. Zmniejszono dochody o 34 159 zł w związku z otrzymaniem decyzji zmniejszającej środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po stronie wydatków również wprowadzono 25 tysięcy złotych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku. Natomiast po stronie wydatków zmniejszono dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jak również rozwiązano część rezerwy oświatowej w wysokości 25 tysięcy na wydatki związane z odprawą emerytalną dla Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z zakresu zamówień publicznych, no niestety trzecia próba uzyskania oferty na
zakup energii elektrycznej w naszych czterech budynkach nie powiodła się, więc będziemy korzystali z dostawcy rezerwowego, którym jest PGE i z ceną, tak powiem, maksymalną gwarantowaną 785 zł za netto za megawattogodzinę do końca tego roku. Kolejna sprawa to zatwierdzenie wyniku postępowania, udzielenie zamówienia publicznego. Mamy już umowę podpisaną na ocieplenie dachu budynku Żuradowska 48 i to ocieplenie dachu będzie poprzedzało bezpośrednio wykonanie instalacji fotowoltaicznej na tym budynku i w związku z tym zarząd podjął również uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia tego właśnie postępowania. Przypomnę, że na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku, w którym jesteśmy, mamy już podpisaną umowę i prawdopodobnie w pierwszej połowie maja będzie to zrealizowane. Tak przynajmniej zapowiada wykonawca, z którym podpisaliśmy umowę. Proszę Państwa, ze spraw różnych zaopiniowaliśmy propozycję zmiany przebiegu drogi powiatowej 150701 na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki. Chodzi tu o drogę wybudowaną w naszym niejako po sąsiedzku za urzędem skarbowym w kierunku wschodnim, czyli właśnie powstał taki ciąg od drogi na Kałęczyn do ulicy Radońskiej i w pobliże ronda na Radońskiej i ten odcinek nowo wybudowany jest włączony do tego numeru drogi. Aby to sformalizować, potrzebna była też opinia właściwych organów, a między innymi Zarządu Powiatu Grodziskiego. Zarząd przyjął do wiadomości wnioski z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Kontroli w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych. Zrealizowaliśmy ustalenia, które dotyczyły petycji odnośnie podniesienia świadomości, jeżeli chodzi o transplantację organów. Stosowna informacja, tak jak rozmawialiśmy to w poprzednim miesiącu na stronie starostwa się pojawiła. Ponadto wyraziliśmy zgodę na użyczenie herbu powiatu w logo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Tam też będziemy mieli zmianę mundurów, tak jak i to miało miejsce w przypadku policji. To byłyby wszystkie sprawy, o których chciałem powiedzieć. To były pytania, postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 8. Informacje przewodniczącego Rady Powiatu. Proszę państwa, ja mam następujące informacje. Przyszło do nas zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce samorządu terytorialnego na Jasną Górę w dniu 21 maja. Szczegóły prześlemy państwu drogą mailową. Następnie chciałbym przypomnieć o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca tego tygodnia. Proszę. Do 2 maja. To jeszcze jest szansa. I ostatnia informacja. Przekazuję państwu pozdrowienia od kolegi naszego radnego Andrzeja Olizarowicza. Jutro wychodzi ze szpitala. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 9. Interpelacje i zapytania. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan przewodniczący Wiaderny. Bardzo dziękuję. Ja chciałem poinformować, iż jutro złożę interpelację w wersji elektronicznej z uprzejmą prośbą do pana starosty o ponowną możliwość rozważenia rozpoczęcia współpracy z Nadarzynem w kwestii uruchomienia autobusów łączących południe gminy Grodzisk z Nadarzynem. Mnóstwo dzieciaków z tego terenu dojeżdża tam do szkół ponadpodstawowych. Rodzice zgłaszają problem w komunikacji. To, że te dzieciaki są wykluczone komunikacyjnie, mają problem z dojazdem tam do szkoły, więc wiem, że już rozmowy jakiś czas temu były podejmowane. Wiem, że Nadarzyn nie był zainteresowany, ale może czas minął. Nasze przejazdy autobusowe doskonale się rozwijają i być może w jakiś sposób będą chcieli też z tego skorzystać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, interpelacje, zapytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z 54. sesji Rady Powiatu Grodziskiego.
Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego guzika. Jedna osoba nie głosowała. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie przyjęliśmy protokół. Przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie protokołu z 55. nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grodziskiego. Czy są jakieś pytania, uwagi? Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego guzika. Dziękuję. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli protokół z 55. sesji nadzwyczajnej. Przechodzimy do punktu 12. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Wojciech Hart. Proszę państwa, chciałbym przekazać dwie informacje. Jedna dotyczy zbiórki, jaką przeprowadziliśmy na pomoc Ukrainie. Andrzej Olizarowicz, którego tu dzisiaj nie ma wśród nas, przekazał te środki w wartości 2100 zł do liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie, to jest polska szkoła średnia, z którą od lat w różnych formatach współpracujemy. Dostaliśmy pismo z podziękowaniem, które odczytam. Szanowni Państwo, w imieniu społeczności Liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie składam serdeczne podziękowanie za pamięć i przekazaną kwotę pieniężną, która została przekazana na fundusz szkoły. Nie ma nic cenniejszego jak bezinteresowna, niewymuszona pomoc płynąca z potrzeby serca, z wewnętrznej potrzeby. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar i serce dla nas oraz za pomoc naszej placówce. Serdeczne dzięki i Bóg zapłać za pamięć, za wielkie serce. Podpisała dyrektor liceum pani Wiera Szerszniowa. I jeszcze taka informacja. Ja w dniu dzisiejszym dostałem od jednego z kolegów radnych datek pieniężny na rzecz Ukrainy. Jeżeli ktoś chciałby coś tam dorzucić teraz czy w najbliższym czasie, to zapraszam do mnie czy do Andrzeja i przekażemy tę kwotę. Zwielokrotnioną może tę, którą dzisiaj dostałem. Też tej placówce albo takiemu Centrum Kultury Polskiej w Nowym Rozdole pod Lwowem, gdzie też byliśmy i wiem, że Andrzej Olizarowicz kontakt z tą placówką podtrzymuje. I druga rzecz. Na ostatniej sesji pan przewodniczący Rady przekazał do Komisji Polityki Społecznej pismo skierowane do Rady, podpisane przez prezes zarządu Stowarzyszenia Skreśleni przez CPK z prośbą o dyskusję i wypracowanie jakiejś opinii na temat treści zawartych w tym piśmie. Za chwilę o tym powiem, jakie decyzje podjęła Komisja Polityki Społecznej odnośnie tego pisma. Natomiast dodam, że wszyscy radni po sesji dostali to pismo drogą mailową, także mogli się z treścią tego pisma zapoznać. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej odczytałem treść tego pisma. Wywiązała się krótka dyskusja, gdzie wypracowano takie stanowisko. Tak jak to zapisałem w trakcie wymiany zdań przez radnych, komisja uważa za niezwykle pożądane poprawienie komunikacji pomiędzy CPK a mieszkańcami. Dlatego też zwróciliśmy się do pana przewodniczącego rady
o przekazanie wyciągu z protokołu obrad komisji wraz z pismem Stowarzyszenia Skreśleni przez CPK do Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego z poinformowaniem Stowarzyszenia Skreśleni przez CPK. Nie było zdań odrębnych co do tej formy odniesienia się do pisma, jakie to stowarzyszenie skierowało do Rady. Poza jednym głosem wstrzymującym się wszyscy członkowie komisji uznali, że ta forma będzie najwłaściwsza. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy są jakieś pytania? Jesteśmy w punkcie sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli nie ma żadnych wniosków, przechodzimy do punktu 13. Zamykam 56. sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Dziękuję państwu. Życzę miłego wieczoru.